Dobra, czas oblatać trasę. Wszystko gotowe. Trasa ciekawa, urozmaicona. Na początek duży gap, żeby się odblokować przed resztą trasy. Dalej takie kilka przeszkód, sporo hopek, dwa podjazdy, bo udało mi się połączyć trzy wzniesienia. Na koniec sekcja enduro, jakiś tam dropik z kamienia i taki sztuczny, zrobiony przeze mnie. Także lecimy. Tutaj trzeba szybko, bo nie dolecieć to mogło być strasznie. Banda, przeskakujemy. Banda taka na pełnym drifcie. Tutaj trzeba precyzyjnie, żeby nie pompować ani nie kręcić na tego gapa. Kłoda, pierwszy uphill, redukcja do góry, hopka spięka przez drzewo, tutaj dohamowanie też precyzyjnie, wąwóz, drugi uphill większy. Wczoraj było ciężko tu podjechać, jak było mokro, a dzisiaj jest tak sobie. I enduro. Tu bardzo wąsko. Hopka z kamienia. Ładnie. Przelotówka. Tutaj stromo. I najazd na ostatniego dropa. Elegancko. Ło. Tak to powinno wyglądać. Bardzo fajna trasa. Techniczna. I urozmaicona. Ładnie.